Korzystając z okazji, że tutaj się spotkaliśmy, chciałbym wspomnieć o kilku przepisach ruchu drogowego, o których powinniście Państwo pamiętać i których powinniście przestrzegać. Proszę Państwa, kto może zostać rowerzystą? Rowerzystą może zostać każdy, kto umie jeździć na rowerze. Z tym, że dzieci do lat 10 muszą korzystać z drogi pod opieką, muszą jeździć pod opieką osoby dorosłej, czyli takiej, która ukończyła 18 lat. I wtedy taki zespół, można powiedzieć, malucha do lat 10 i dorosłego jest pieszym. Jest traktowany przez Kodeks Ruchu Drogowego jako pieszy i korzysta ze wszelkich uprawnień dla pieszych przewidzianych. Dzieci w wieku od 10 do 18 lat, chociaż to trudno powiedzieć, że dzieci jak mają 18 lat, do 18 roku życia muszą legitymować się kartą rowerową. Kartę rowerową zdobywa się w szkole. Wydaje ją dyrektor szkoły po przeprowadzeniu egzaminu. Proszę Państwa, kilka słów na temat wyposażenia rowerów, bo tutaj zerkam na niektóre rowery, nie są dobrze wyposażone. A wyposażenie jest bardzo proste. Trzeba pamiętać o tym, żeby nas widziano. Czyli musi być lampa z przodu. Z przodu to musi być światło białe, ciągle świecące, nie migające, białe. O najlepiej oświetlające drogę również. Lub żółte selektywne, tak mówi kodeks. Natomiast z tyłu musi to być światło czerwone i może być to światło migające. To jest taka niedawno wprowadzona zmiana w kodeksie ruchu drogowego. Może to światło migać. Poza tym rower musi być wyposażony również w światło odblaskowe koloru czerwonego, inne niż trójkątne. Tak, bo trójkątne są zabezpieczone dla przyczep tylko i wyłącznie. I rower musi mieć również sprawny przynajmniej jeden hamulec. Trzeba pamiętać, że o stan techniczny roweru trzeba dbać. To nie jest ten rower, który kupiliście Państwo przed 20 laty w sklepie i jeździcie nim cały czas i on był na początku sprawny. Wcale nie znaczy, że jest sprawny do chwili obecnej. Zużywają się hamulce, przepalają żarówki, kończą baterie i tak dalej, i tak dalej. Czyli o stan techniczny roweru należy dbać. Zachęcam wszystkich Państwa do korzystania z kasków. I tutaj krótka uwaga. Poproszę kolegę tutaj z tym kaskiem i z okularami. Tak szybciutko. Kask, żeby spełniał swoje zadania, musi być prawidłowo zapięty. I tutaj mamy przykład, że ten kask jest prawidłowo zapięty, czyli prawidłowo opina szyję, zostawiając troszeczkę luzu, ale zapobiegając spadnięciu. Jest odpowiednio ustawiony. Te dwa paski muszą obejmować ucho, bo inaczej to on będzie po pierwsze niewygodny, a po drugie spadnie. A on ma dawać pełne bezpieczeństwo rowerzyście w przypadku upadku, kolizji i innych niebezpiecznych zdarzeń. Zachęcam również Państwa do korzystania z kamizelek odblaskowych. Kamizelki odblaskowe zarówno w dzień, jak i w nocy, w czasie dobrej pogody i złej, zapewniają doskonałą Państwa widoczność. Bardzo Ci dziękuję. Proszę Państwa, gdzie jeździmy rowerem? Rowerem jeździmy po drogach dla rowerów i to jest stan idealny. Nie wszędzie są jednak drogi dla rowerów. Niekiedy są drogi dla rowerów i dla pieszych. Wówczas jeździmy w sposób, że ustępujemy pieszym pierwszeństwa. I musimy również jechać z odpowiednią prędkością, żeby się z pieszymi nie zderzać. Kiedy jeździmy po jezdni? Po jezdni jeździ rowerzysta tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pobocze nie pozwala na to, żeby się poruszał po poboczu. Proszę pamiętać również, że rowerzysta, tak jak każdy kierujący, jest zobowiązany do przestrzegania praw pieszych, czyli jeżeli zbliżamy się do przejścia dla pieszych, jeżeli skręcamy w prawo, w lewo,
to proszę pamiętać, że pieszy przechodzący już przez jezdnię ma pierwszeństwo i należy mu tego pierwszeństwa udzielić i dotyczy ten przepis również rowerzystów. Proszę Państwa, jak droga dla rowerów jest oznaczona? Droga dla rowerów oznaczona jest takim znakiem informacyjnym. Droga dla rowerów, na którym to jest takie niebieskie koło, jak Państwo doskonale wiecie, z napisanym, z narysowanym rowerem. Ale może być również droga dla rowerów i pieszych. I ten znak, zapewne może Państwo nie zwróciliście na to uwagę, występuje w dwóch odmianach. Pierwsza z nich to kiedy na górze narysowany jest pieszy, a poniżej rowerzysta. To jest droga dla rowerów i pieszych. I drugi znak, gdzie po lewej stronie narysowany jest rowerzysta, a po prawej stronie pieszy. To jest droga dla rowerów i pieszych. I czym się te znaki różnią? Te znaki się różnią tym, że w tym drugim przypadku, kiedy rower i pieszy narysowani są obok siebie, nie jeden pod drugim, oznacza, że tam są wyznaczone części tej drogi. Jedna część jest dla roweru, druga dla pieszych. I tutaj piesi powinni przestrzegać waszych praw i wy możecie swobodnie wtedy poruszać się tylko i wyłącznie po drodze dla roweru. Proszę Państwa, proszę również pamiętać, że nie wolno przejeżdżać wzdłuż przejść. Przejście dla pieszych jest miejscem, gdzie pieszy ma być bezpieczny. Tam rowerzysta powinien zsiąść z roweru i przejechać. Chyba że jest wyznaczony obok przejścia dla pieszych przejazd dla roweru. Wtedy korzystamy z tego przejazdu i jest wtedy bezpieczny. Proszę Państwa, tutaj bardzo często zdarzają się takie pytania dotyczące, kiedy można jeździć po chodniku. Takie są dwie zasady bardzo podstawowe. Jeżeli na drodze, w obszarze zabudowanym, jest prędkość wyższa niż, przewidziana wyższa niż 50 km na godzinę. Czyli jeżeli po jezdni można jechać więcej niż 50 na godzinę, to można, rowerzysta może wtedy poruszać się po chodniku. Z tym, że musi pamiętać o tym, że ten chodnik musi mieć więcej niż 2 metry szerokości. I jeszcze jest jeden warunek, kiedy są bardzo złe warunki pogodowe. Śnieżyca, ślizgawka, gołoleć to się nazywa dokładnie. I wtedy może rowerzysta również jechać po chodniku z zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępując pieszym pierwszeństwa. I to są jedyne dwa przypadki, kiedy może rowerzysta jeździć po chodniku, jeżeli nie jest tam wyznaczona droga dla roweru. Proszę Państwa, jakie zakazy? Czego rowerzysta nie może robić? Nie może wjeżdżać na autostradę i na drogę ekspresową. No tu w naszym rejonie jest droga S8, po której absolutnie rowerem nie wolno się poruszać. Wszędzie przy wjazdach są ustawione znaki zakaz wjazdu roweru. I właśnie tam, gdzie zakaz wjazdu roweru, absolutnie wjeżdżać nie można. Należy się również stosować do znaku B1 zakaz ruchu i B2 zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu ustawiony jest najczęściej na początku drogi jednokierunkowej. Od drugiej strony, czyli tak pod prąd, że tak powiem, ustawiony jest ten znak. I zdarza się tak. Na razie w Tomaszowie się tak jeszcze nie zdarzyło, ale w innych dużych miastach zdarza się tak, że pod tym znakiem jest tabliczka nie dotyczy rowerów. I wtedy rowerzysta powinien poruszać się po lewej stronie tej drogi jednokierunkowej pod prąd. Ale jeszcze raz Państwu przypominam, w Tomaszowie i w powiecie tomaszowskim takich przypadków jeszcze nie ma. Jeżeli Państwo jeździcie po strefie zamieszkania, to proszę pamiętać, że wszystkie przepisy dotyczące strefy zamieszkania dotyczą również rowerzystów. W strefie zamieszkania pieszy ma zawsze pierwszeństwo, to po pierwsze, i nie należy przekraczać prędkości 20 km na godzinę. Większość z Państwa już tutaj ma, widzę, liczniki przy rowerach,
więc wiecie doskonale, ile to jest 20 km na godzinę. Nie jest to tak bardzo szybko, jakby się wydawało, ale i kierowcy, i rowerzyści jeżdżą mniej więcej niż 20 na godzinę. Czego jeszcze rowerzysta nie może robić? Rowerzysta nie może się czepiać, czyli nie może być czepliwy. Absolutnie nie może jechać, czy trzymając się innego pojazdu. Nie powinien również jechać obok pojazdu, innego pojazdu w ogóle po drodze. Jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, po poboczu. Proszę Państwa, i tutaj prosiłbym Państwa również, nie dzisiaj podczas rajdu, bo dzisiaj jest doskonała pogoda, świetne warunki i będziecie Państwo bezpiecznie mogli jechać. Ale bardzo bym prosił o rozsądek, gdy jeździcie Państwo indywidualnie. Proszę pamiętać, żeby nie, starać się nie jeździć po drogach bardzo ruchliwych, przy złej widoczności. Mam nadzieję, że dzisiejszy rajd będzie dla Państwa niezapomnianym przeżyciem. Będziecie się czuli bezpiecznie i życzę udanej zabawy. Dziękuję bardzo.